Jeśli pragniesz podzielić się nie tylko wykładem, ale również chciałbyś sprawić komuś miły prezent, polecam zakup książki Cud za Cudem, która jest biografią życia i niesamowitych doświadczeń Pawła Goi, od samego dzieciństwa poprzez lata młodzieńcze oraz służbę wojskową, aż do momentu powołania go na pastora i porzucenia lukratywnego biznesu na rzecz głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Gorąco polecam! Dostępna na sklep.fzz.pl Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na Księgę Wyjścia, rozdział 25. Bóg powiedział o Izraelu, że są narodem kapłańskim, a w pierwszym liście Piotra powiedziane jest, że to my jesteśmy królewskim kapłaństwem. Ellen White pisząc o Izraeltach napisała, że nie wypełnili misji, do której zostali powołani, a potem dodaje, czy również i dzisiejszy Izrael nie popełnia podobnego zaniedbania? Zostaliśmy powołani, aby świecić. Czemu zatem nie świecimy? No przecież staramy się. Ponosimy koszta, ewangelizujemy, prowadzimy lekcje biblijne, ale czemu wciąż nie świecimy? Czy nie jest tak, że desperacko powinniśmy modlić się o Ducha Świętego? I desperacko potrzebujemy późnego wylania Ducha Świętego? Wczesny deszcz rozpoczął działalność Kościoła w pierwszym wieku naszej ery i garstka ludzi, naprawdę garstka, Niezbyt wykształconych, bez pieniędzy, prześladowanych, żadnych mediów i bez samochodów, żadnego marketingu. Zewangelizowali cały znany ówcześniej świat. W ciągu około 32 lat. W swojej mocy nie jesteśmy w stanie dokończyć tej pracy. Ale Duch Święty w postaci wczesnego deszczu rozpoczął tę pracę. Biblia sprawozdaje, że wylanie późnego deszczu zakończy to dzieło. To jest właśnie to, czego potrzebujemy. Czy zamiast spinać się i wykonywać pracę dla Boga, czy nie powinniśmy raczej usilnie się modlić o wylanie późnego deszczu? Znacie ten cytat, nieprawdaż? Jeśli Duch Święty zostałby odjęty z dzisiejszego kościoła, 95% naszych działań nadal miałoby miejsce i nikt by tego nie zauważył. Ale jeśli Duch Święty zostałby odjęty z nowotestamentowego kościoła, wtedy ustałoby 95% ich działalności i wszyscy odczuliby różnicę. Znamy chyba ten cytat. Chciałbym to kolejny raz podkreślić. Olej jest niezbędny w kwestii Twojego zbawienia, zwycięstwa i wzrostu. Przejdźmy do slajdu trzynastego. Ja Was chrzczę wodą ku upamiętaniu. On Was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Zwróćcie uwagę, że tu nie jest opowiedziane Duchem lub ogniem, lecz Duchem i ogniem. One występują razem. Kiedy przychodzi Duch, wtedy jest i ogień. Jest olej i światło. To olej jest źródłem ognia. Kiedy stąpił duch podczas modlitwy Eliasza, wynikiem tego był ogień z nieba. Kiedy Abraham modlił się podczas składania ofiary, również pojawił się ogień na skutek obecności Bożej. Także w przypadku Gedeona i modlitwy przy składaniu ofiary pojawił się ogień. Kiedy uczniowie modlili się w pokoju na górze, również stąpił ogień. Czemu nie ma ognia w naszych zborach? Ellen White pisze o ogniu jako o pasji, która wychodzi z wnętrza człowieka. Kiedy Chrystus zamieszka w tobie i odczujesz Jego obecność, to jest to jak ogień, którego nie jesteś w stanie utrzymać w środku. Czemu nie mamy tego ognia? Czemu go nie mamy? Powiem wyraźnie, dlaczego tego nie doświadczamy. Kiedy byłem dzieckiem. Nie wiem, czy mam przy sobie to zdjęcie, ale to nie ma znaczenia. Moja babcia nie miała okularów, ale miała duże szkło powiększające, z dużą rączką, i używała go podczas czytania Słowa Bożego, próbując ustawić ostrość. Ale kiedy tylko zaczynała gotować, pożyczałem sobie to szkło. Wychodziłem na zewnątrz, brałem trochę gazet, skupiałem soczewkę na promieniach słonecznych, i gdy dobrze to robiłem, to wiecie, co działo się z papierem. Powstawał ogień. Pewnego razu zapytałem taty, dlaczego nie mamy ognia w kościele. Pamiętasz synu, jak brałeś szkło powiększające od babci? Co robiłeś, żeby pojawił się ogień? Dobrze skupiałem soczewkę. I tu jest pies pogrzebany, bo na czym się skupiasz, tam pojawia się ogień. Jeśli skupiasz się na swojej dziewczynie, ten związek będzie płonąć. Jeśli skupiasz się na polityce, tam również będzie płonąć. Jeśli skupisz się na sporcie, tam również pojawi się ogień. Jeśli skupisz się na biznesie, to i tam pojawi się ogień. Lecz jeśli skupisz się na bogu, wtedy tu pojawi się ogień. Nasz problem polega na tym, że skupiamy się na innych rzeczach. Nie oznacza to, że nie masz mieć pracy, ale że cokolwiek nie robisz, Bóg jest Twoim priorytetem. Ale w praktyce wygląda to następująco: nie tylko, że skupiamy się na niewłaściwych rzeczach. Słuchajcie uważnie, w Apokalipsie 13:8 powiedziane jest, że wszyscy zamieszkujący na Ziemi pokłonią się bestii. Czyli wszyscy, którzy żyli na Ziemi, oddali jej pokłon. Co to znaczy, że wszyscy? Przecież ja nie chcę jej czcić. W Grece to słowo przetłumaczone jako zamieszkujący ma takie oto znaczenie: skupiać się, myśleć o, żyć w czymś lub kimś. Czyli wszyscy mieszkający na Ziemi. Czasami pytamy się siebie nawzajem, czemu skupiasz się na tych złych rzeczach? Albo nie pozwalaj swoim myślom tak długo skupiać się nad tym. Czyli wszyscy ludzie, którzy żyją sprawami tego świata, pomimo iż będą chodzić do kościoła i święcić szabat, to nieświadomie podczas gdy są przekonani, że oddają chwałę Bogu, oddają pokłon bestii, bo na czymkolwiek skupiasz swoją uwagę jest twoim Bogiem. Czy każdy z nas nie powinien przypadkiem zmienić swojej uwagi? Podczas gdy wykonujemy swoją pracę, gdy chodzimy do szkoły, nasza uwaga powinna być skupiona na Chrystusie, nieprawdaż? Jeśli to poselstwo, wygłaszane przez pastora Goje, trafia do Twojego serca, to proszę Cię, abyś udostępniał i polubiał te wykłady, aby mogły one docierać do wszystkich ludzi wyznających Chrystusa jako swego Pana. Czas jest bliski. Jeśli Twoja uwaga została przekierowana nie na to, co trzeba, lub powinienem rzec nie na tego, co potrzeba, to nastał czas, aby się opamiętać. Proszę, podziel się tym filmikiem z każdym, na kim ci naprawdę zależy. Bóg umarł za każdego, nawet za twego nieprzyjaciela. Ja nie zarabiam na tych wykładach, ani na żadnych innych, z którymi się z tobą dzielę na tym kanale. Jednak każde polubienie, każdy twój komentarz i udostępnienie powoduje, że algorytm YouTube zmienia się i ten materiał będzie bardziej promowany. Dlatego dołóż swoją cegiełkę w głoszeniu tego poselstwa dalej, póki jest jeszcze czas. Pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławionego czasu dalszego wykładu. Przejdźmy, proszę, do slajdu numer 15. Kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o czym? O grzechu, sprawiedliwości i sądzie. W przypadku grzechu mówimy tutaj o nawróceniu. Zostajesz przekonany o swoim grzechu i pokutujesz. To nazywamy usprawiedliwieniem. W przypadku sprawiedliwości chodzi tu o wzrost, inaczej uświęcenie i w końcu sąd. Jest tu mowa o zbawieniu, czyli gloryfikacji. To wszystko jest dziełem Ducha Świętego. On Cię doprowadzi do sprawiedliwości. To Duch Święty doprowadza Cię do Chrystusa. On daje Ci wzrost. On Cię również zbawia. Bez oleju nic nie zrobisz. Nie ma w tobie światła. Czemu nie dociera to do nas, że codziennie musimy być napełniani duchem świętym, że codziennie musimy przyjmować chrzest ducha? Bez modlitwy, bez Bożej obecności, gdy nie jesteśmy nim wypełnieni, nie ma żadnego postępu, nie ma zwycięstwa, nie ma mocy. Brak sztów, brak pokoju, pustka. Przez cały ten proces to obecność Boża dokonuje w nas przemiany. Musimy trochę przyspieszyć. Nie mamy czasu na każdy slajd. Jak rozpoznać te elementy? Powiedziane jest, że poznacie ich po owocach i że jest to owoc ducha. Czyli to jest owoc? Skoro jest to owoc ducha, to dlaczego próbujesz go sam wyprodukować? To nie jest twoje zadanie, ale ducha. To tak, jakby jabłoń chciała rodzić banany. Nigdy nie wydasz bananów, ponieważ jesteś jabłonią. Zaprzestań prób osiągnięcia świętości, zaprzestań prób osiągnięcia owocu ducha. Musisz być wypełniony duchem, a wtedy duch w tobie sprawi owoc ducha. Naszym zadaniem nie jest osiągnąć zwycięstwo naszym wysiłkiem. Naszą rolą jest tak być wypełnionym Chrystusem, aby Bóg mógł świecić poprzez nas. I to On da nam owoc i zwycięstwo. Jezus stwierdza wyraźnie w Jana rozdziale 15. Ja jestem winoroślą, a wy pędami. Oddzieleni ode mnie nic nie potraficie, ale jeśli pozostaniecie we mnie, a ja w was, wtedy wydacie obfity owoc. Bardzo proste. Sposobem na wydanie owocu jest bycie połączonym. Jak tylko się odłączysz, możesz osiągnąć nic, zero. Pamiętacie? Mówiliśmy wcześniej o Ezechielu. Niektórzy z ludzi słuchają Ciebie, ale nic z tym nie robią. Musimy przejść dalej. Odrodzenie prawdziwej pobożności wśród nas jest największą i najpilniejszą potrzebą. Dążenie do tego powinno być naszym pierwszym zadaniem. Słuchajcie uważnie. Jak możemy to osiągnąć? Poprzez wyznanie, upokorzenie, pokutę i żarliwą modlitwę. Odrodzenia należy oczekiwać jako odpowiedzi na modlitwę. Jedynie jako odpowiedzi na modlitwę. Posłuchajcie tego. Nic nam nie da znajomość Słowa Bożego bez obecności Ducha Świętego. Teoria prawdy pozbawiona ducha nie ożywi duszy, ani nie uświęci serca. Można znać przykazania i obietnice, ale prawda sama nie zmieni charakteru. Dopóty, dopóki nie pozwolisz Duchowi Świętemu odkryć przed Tobą prawdy, charakter nie ulegnie przemianie. Przypowieści Chrystusa, strona 266. Tak jasno i wyraźnie napisane. Bez Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie odróżnić błędu od prawdy. Wszystkie panny miały lampy i olej. Przez pewien czas nie ma między nimi widocznej różnicy. Podobnie jest z Kościołem przed powtórnym przyjściem. Wszyscy znają prawdę, wszyscy znają doktryny, ale słuchajcie tego. Połowa z nich pozbawiona jest Ducha Świętego, brak oleju. Ludzie, których obrazem są bezmyślne panny, to nie hipokryci. Oni cenią prawdę, przyjęli ją, pociągają ich wierzący, ale jednego im brak. Nie zezwolili duchowi świętemu pracować nad sobą. Nie znają Boga, a przecież znajomość Jego to życie wieczne. Ich służba Bogu sprowadza się do samej formy. Mylą aktywności religijne różnego rodzaju z obecnością Bożą w ich życiu. Nie popełniaj tego błędu. Nie myl aktywności zborowej z obecnością Bożą. W życiu swym nie mieli żadnej łączności z Chrystusem, dlatego nie znają języka niebios ani płynącej z nich radości. Relacja, relacja, relacja z Chrystusem. Jedynie społeczność ducha, którym gardziliśmy, mogłaby nas połączyć z gośćmi weselnymi przypowieści Chrystusa strona 268. Jedynie społeczność ducha mogłaby Cię przygotować. Czy nie są to mocne słowa? Jaki jest cel światła? Aby świecić w ciemności, aby oświetlać drogę do Pana młodego. Idźmy dalej. Znajdując się w takim położeniu, w jakim się znajdujemy, musimy być całkowicie przytomni, całkowicie nawróceni, całkowicie poświęceni. Wydaje się jednak, że siedzimy jakbyśmy byli sparaliżowani. Boże Niebios, obudź nas! Niesamowite słowa. A teraz inny cytat, który uwielbiam. Jeśli Bóg ma pobłogosławić Kościół w czasach ostatecznych to stanie się to ponieważ doktryna i prawda dotycząca Ducha Świętego będzie nie tylko studiowana, ale będzie poszukiwana z całego serca pastorzy i wyznawcy uniżą się przed Bogiem błagając zasmuciliśmy Bożego Ducha próbowaliśmy być chrześcijanami z niewielkim jego udziałem nie zabiegaliśmy aby nasze kościoły były wypełnione Duchem Świętym słuchajcie uważnie jeśli nie posiadamy Ducha Bożego byłoby lepiej zamknąć kościoły jeśli pastorzy nie mają Ducha Świętego lepiej byłoby gdyby zaprzestali przemawiać mam nadzieję że nie Zdarza się zbyt radykalnie, gdy powiem, że jakikolwiek kościół bez Ducha Bożego jest bardziej przekleństwem niż błogosławieństwem. Mocne słowa. Zatem, skoro jest to podstawą otrzymania mocy, czemu nie jesteśmy spragnieni i nie wołamy o dar Ducha? Czemu o tym nie rozmawiamy, nie modlimy się i nie mamy kazań na ten temat? Nasz Pan jest bardziej chętny, aby dać Ducha tym, którzy Mu służą, niż rodzice prezenty swoim dzieciom. Codziennych sześć Duchem. Kluczem jest codzienny. Nie wystarczy dzień, w którym zostałeś ochrzczony, ponieważ codzienna praktyka sprawia, że napełniasz ten dodatkowy pojemnik. Każdy pracownik powinien każdego dnia słać prośby do Boga o chrzest ducha. Słuchajcie uważnie. Całe grupy chrześcijan powinny zbierać się, by prosić o pomoc. Powinny modlić się szczególnie, aby wyznawcy i jego kościół byli obficie ochrzczeni jego duchem. Mam mnóstwo tego rodzaju cytatów, ale na teraz to wystarczy. Pozwólcie, że opowiem wam historię. Mój ojciec zwykł do mnie mówić, musisz być tak wypełniony duchem, do tego stopnia, że ludzie zobaczą w tobie Chrystusa, do takiego stopnia, że ludzie sami dostrzegą, że chodzisz z Bogiem. Sam nie jesteś w stanie tego osiągnąć. W swojej ludzkiej naturze nie uda ci się tego osiągnąć, ale nie musisz się tym przejmować, jak tego dokonać. Im więcej będziesz prosić o jego ducha, tym bardziej będziesz przemieniany bez ludzkiego wysiłku. Mój ojciec zwykł powtarzać jeszcze inną rzecz. Słuchajcie uważnie. Duch w tobie dokonuje tej pracy. Duch w tobie to on, a nie ty tego dokonuje. Mój ojciec mawiał, bardziej myśl o tym, o co się modlić. Bóg obiecał, lepiej, żebym ja odszedł, bo wtedy pośle wam pocieszyciela. On obiecał dać ci swego ducha. On chce ci go dać. Problemem nie jest to, że kiedy go prosisz, On mówi, a nie nie chce mi się. Problemem jest, że nie łakniemy ducha. Jesteśmy spragnieni innych rzeczy. A gdy naprawdę będziemy jego pragnąć, Bóg odpowie. Mój ojciec mawiał jeszcze: im więcej poszukujesz ducha, tym więcej jesteś napełniony. Powtarzam, napełniony i przemieniasz się bez ludzkiego wysiłku, tym bardziej odzwierciedlasz w sobie Bożą obecność, a im bardziej to robisz, tym więcej masz pokoju, radości, mocy i tym większy masz wpływ na innych. Nie musisz się prężyć, nie musisz wygłaszać skomplikowanej teologii. Ludzie rozpoznają to i będą dotknięci, ponieważ jest to praca Ducha Świętego, aby zmieniać serca, a nie twoja praca. Musimy być wypełnieni Bożą obecnością. I mój ojciec mawiał, to jest kluczem do sukcesu. I dodawał coś jeszcze istotnego. Kiedy Bóg mieszka w tobie, jesteś już mieszkańcem nieba. Możesz wciąż znajdować się na tej ziemi, ale już nie jesteś z tej ziemi. Modlitwa Jezusa zapisana w Ewangelii Jana 17 rozdziale. Nie modlę się, abyś ich zabrał z tego świata, ale by nie byli jak ten świat. Dlatego Paweł mówi o tym, że jesteśmy obywatelami nieba. Dlatego mój ojciec powtarzał: kiedy chodzisz z Bogiem, to tak, jakbyś był już w niebie. Dlatego właśnie musisz być napełniony nim. Bez niego nie jesteś w stanie nic uczynić. Zero. Przestań nawet próbować. On odpowiada za wszystko. Począwszy od nawrócenia, aż do zbawienia. Za każdy etap. Czy mówimy o twoim sercu, twojej rodzinie, czy kościele, on czyni to wszystko. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile się to stanie, lecz dzięki mojemu duchowi. Zachariasz 4,6. Pamiętam również pewną datę. Było to 4 marca 1977 roku. W Rumunii miało miejsce potężne trzęsienie ziemi. W Bukareszcie, jeśli się nie mylę, zanotowano 7,2 w skali Richtera. Trwało to 1 minutę i 16 sekund. Trzęsło się w pionie i w poziomie. To było straszne. Wiele budynków zawaliło się. W mieście, w którym mieszkaliśmy z rodzicami, zanotowano jakieś 4,0 do 4,2 w skali Richtera. Natomiast moja siostra znajdowała się wtedy w Bukareszcie, na studiach. Kiedy pojechałem ją odwiedzić, widziałem całe budynki zrównane z ziemią i niesamowity odór psujących się zwłok. Opowiadała mi o tym, co widziała. Połowa wielkiego bloku zawaliła się a z pozostałej części ruin, pomiędzy betonem i zbrojeniem, sterczała sama ręka, bez reszty ciała. To były straszne widoki. Wiele osób straciło wtedy życie lub było rannych. Nie pamiętam dokładnych liczb. Kiedy rozpoczęło się to trzęsienie, a mieszkaliśmy w wysokim wieżowcu na czwartym piętrze, kiedy wszystko zaczęło się ruszać, moja mama zaczęła krzyczeć i modliła się. Panie, jeśli jest jakiś grzech, którego nie wyznałam... Proszę, wybacz mi. Jeśli umrę, pragnę być zbawiona. I zaczęła płakać. A mój ojciec zaczął śpiewać. Skałowieczna, Jezu mój, z ciebie tryska, zbawczy zdrój. Jak to możesz śpiewać? pytała mama. Po prostu otwieram usta i tak samo wychodzi. Nie boisz się? Kochanie, jeśli mam żyć, to choćby dziesięć tysięcy padło po mojej prawicy, nic mi nie będzie. Ale jeśli Bóg chce, abym umarł, jestem gotowy. Zobaczę Jezusa. A co jeśli masz niewyznane grzechy? Zapytała mama. Kochanie, nie rozwiązuje się problemu w czasie kryzysu, ale każdego dnia. Osoby, które nie rozwiązują codziennie swoich problemów, wpadają w panikę podczas kryzysu. Musisz zadbać o to, aby codziennie, kiedy idziesz spać, wyznać swe grzechy. Musisz mieć pokój. Kiedy wyznajesz swe grzechy i prosisz o wybaczenie, możesz położyć się spać i mieć spokojną noc. Czy to nie jest potężna prawda? Rób to każdego dnia i nie czekaj na kryzys. Wtedy właśnie ktoś zaczął walić do drzwi. Któż mógłby walić do czyjejś drzwi podczas trzęsienia? Mój ojciec otworzył drzwi. Byli to nasi sąsiedzi z naprzeciwka Eleonora i Michał. Panie Goja, czy możemy wejść? A mój ojciec pyta: A czemu chcecie wejść? Przecież ludzie właśnie wybiegają na zewnątrz. Winda nie działała. Wszyscy jeden przez drugiego przepychali się na schodach, żeby się wydostać. A sąsiadka odpowiada. Na klatce schodowej nie jest bezpiecznie. Może się zawalić pod ciężarem ludzi. Nie jest bezpiecznie w bloku, bo może w każdej chwili się zawalić. Nawet na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Wokół jest tyle wieżowców zbudowanych jeden przy drugim, że kiedy zaczną się rozpadać, to zostaniemy pochowani żywcem. Tylko w waszym mieszkaniu jest bezpiecznie. Czemu myślisz, że nic nie grozi w naszym mieszkaniu? Pyta ojciec. Wtedy odpowiedziała. Kiedy się kłócimy i krzyczymy podczas oglądania telewizji, to słyszymy, jak śpiewasz i modlisz się. Widzimy, jak chodzisz od sąsiada do sąsiada i dzielisz się z nami miodem i modlisz się za nas. Jesteś miły i pomagasz ludziom. Modlisz się za nich. Słyszymy Cię i wiemy, że niebo jest w Twoim mieszkaniu. Masz najbardziej spokojny i błogosławiony dom w całym mieście. Wiemy, że niebo jest tutaj. Widzimy w Tobie Bożą Obecność. Gdy Ty jesteś tam, jest bezpiecznie. Możemy wejść? Zatem wchodźcie do nieba. Kiedy weszli, tata powiedział, to zaśpiewajmy, ale my tego nie znamy. Powiem wam słowa. Podczas śpiewania ustało trzęsienie. Wtedy mój ojciec się pomodlił, a następnie popatrzył na sąsiadów i powiedział do nich, nie czekajcie na kolejny kryzys, aby zaprosić niebo do waszego domu, bo może być za późno. Zaproście niebo dzisiaj i róbcie tak codziennie. I wtedy, kiedy nadejdzie kryzys, nie będziecie musieli panikować. Dociera do was to przesłanie? Nie możecie czekać na bycie napełnionymi olejem, aż nastanie kryzys. Musicie być napełnieni dzisiaj i jutro i każdego kolejnego dnia. Taka jest Twoja rola. Bóg dokona reszty. Kiedy jesteś napełniony Bogiem, On da Ci wzrost, On cię przemieni. Użyje Cię, zajmie się Twoim zborem, ale musisz poszukiwać oleju. Ponieważ jeśli będziesz pozbawiony oleju, usłyszysz słowa nie znam Cię. Boże, przecież chodziłem do kościoła, jestem adwentystą, no nie wygłupiej się. Ale nie masz oleju, nie masz ducha świętego, tym samym nie masz mojej obecności. Nie chcemy przecież usłyszeć tych słów. Musimy być wypełnieni Bożą Obecnością. Pamiętacie przytoczony wcześniej cytat? Powinniśmy modlić się osobiście, powinniśmy modlić się w grupkach, przeżywać codzienny przez ducha, podkreślam, codzienny. Czy modlisz się za swoją rodzinę o codziennych przez Duchem Świętym? Czy modlisz się o swoje dzieci, aby były napełnione dziennie obecnością Bożą? Czy modlisz się o to dla Twojego pastora i każdego wyznawca Twojego zboru? Jak dużo się modlisz, aby Bóg Cię wypełnił? A także Twój zbór, bo to jest właśnie modlitwa, którą powinieneś się modlić. Nawet nie jesteśmy świadomi, jak bardzo potrzebujemy Bożej obecności. Myślimy, że sami sobie poradzimy. Nie, nie damy rady. Rozpaczliwie potrzebujemy Bożej obecności. Desperacko Go potrzebujemy. Bóg powinien być Twoim największym celem modlitewnym. Tego powinniśmy łaknąć i o to możemy się stresować, a nie kwestią pracy czy czego innego. To Cię stresuje, ale Twoim priorytetem powinna być Boża obecność w sercu, w rodzinie i w zboże. Czy nie powinniśmy zacząć teraz czynić tego naszym priorytetem? Możesz o tym zapomnieć, możesz nawet to zawalić. Postanowisz, będę się modlił codziennie przez pół godziny, a w następnym tygodniu zapomnisz, bo obudzisz się zbyt późno. Nie zniechęcaj się. Nie też się to zdarza. Modlę się tak dzień po dniu, aż pewnego dnia wracam z wyjazdu, jestem zmęczony i nie wstaję odpowiednio wcześnie, a kiedy się w końcu budzę, to zamiast modlić się i studiować i poszukiwać Bożej obecności, a mój dzień jest wtedy zupełnym chaosem. Wtedy też przypominam sobie, jaki jest sens, aby realizować setki projektów, kiedy jestem bez Boga. Wtedy rzucam czymkolwiek jestem zajęty. Jeśli się komuś to nie podoba, niech mnie zwolnią. Ale nie zrobią tego, bo mnie kochają. To jednak, głównie my sami stresujemy samych siebie. Wtedy rzucam wszystko i spędzam czas z Bogiem. Wtedy mogę doświadczyć, jak Bóg idzie przede mną. Nie powinniśmy uczynić tego naszym priorytetem? Chcecie zobaczyć Boga? Chcecie zobaczyć Bożą obecność, moc i rezultaty? Szukajcie najpierw Boga, a nie rezultatów. Postaw Boga na pierwszym miejscu. Bóg wzywa cię, abyś to uczynił. Jeśli potkniesz się po drodze, jak to już wspomniałem, Biblia sprawozdaje, choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie. Szatan jednak chce, abyś patrzył na swoje porażki i się poddał. Ale idź dalej. Przestań narzekać. Podnieś się i idź naprzód. Nie pomyliłeś się dzisiaj? Zacznij od nowa jutro. Ponieważ kiedy wzrastasz, Bóg jest cierpliwy względem ciebie. Wciąż będzie nad tobą pracować. Zarówno chęć, jak i moc należą do Boga. Bóg zaspokoi Twoje potrzeby. Po prostu bądź wytrwały. Czy mogę podzielić się z Wami jeszcze jedną historią? Odnośnie bycia wytrwałym. Kiedy miałem 17 lat, pastor zabrał nas nad Morze Czarne. Rozbiliśmy namioty nad Morzem Czarnym. Było nas ponad 25 młodych osób. Niedaleko od morza znajduje się jezioro. Jest to słone jezioro. Jest ogromne. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że ma jakieś 5-6 km szerokości i jakieś 8 do 10 km długości. Olbrzymie jezioro. Wiele osób próbowało przepłynąć to jezioro i utonęło. Dlaczego? Ponieważ z brzegu widać drugi brzeg. Co prawda nie widać ludzi, ale widać domy. Ale kiedy już wejdziesz do wody i zaczynasz płynąć, przestajesz widzieć drugi brzeg z powodu fal. Jednym słowem, tracisz orientację i nie wiesz, czy zataczasz kręgi, czy płyniesz prosto. Po dwóch godzinach takiego pływania, zniechęcasz się, poddajesz i utoniesz. Kiedy już wiedziałem, że będziemy nad tym jeziorem, rozmawiałem z tatą o tym, że będziemy chcieli przepłynąć to jezioro. Wyzwanie rzucił nam pastor, kiedy zapytał: Kto z was da radę przepłynąć na drugą stronę? Zapytałem więc ojca: Jaki jest sekret zwycięstwa? Przede wszystkim, nie odgrywaj spryciarza, odpowiedział. Nie staraj się triumfować nad innymi, nie zgrywaj się. Po prostu wytrwale rób to, co robisz. Skup się na celu. Ale tato, co masz na myśli? Czego nie rozumiesz, synu? Po prostu płyń przed siebie. Nie poddawaj się. A co jeśli się zmęczę? Skup swoje myśli na czymś innym i płyń dalej. W końcu dotarliśmy nad jezioro. Pastor zorganizował wielką łódkę, a my wskoczyliśmy do wody. Niektórzy wyglądali jak szwarce negerzy. Jeden z nich był nieźle umieśniony. Jestem zwycięzcą, krzyczał. A ja byłem niski i chudy. Zaczęliśmy płynąć. Wszystkie mięśniaki poszły przodem. A ja myślałem o celu i w myślach zacząłem śpiewać. I płynąłem na samym końcu. Wolno, ale wytrwale. A reszta jak na wyścigu na setkę. Szybko do przodu, a później zadyszka. I odpoczywali. W tym czasie dopłynąłem do nich i zacząłem ich mijać. Wtedy się ocknęli. Paweł nas mija i zaczęli gnać na nowo. I znowu się zmęczyli. I tak, kolejne dwa, trzy razy. Ludzie zbyt często działają w taki sposób. Pędzą do przodu, zniechęcają się. Znowu nabierają wiatru w żagle, a potem się poddają. Wszyscy się w końcu zmęczyli i jeden po drugim wsiadali do łódki. Poza mną. Wtedy usłyszałem: Hej Paweł, nie masz już z kim konkurować, wsiadaj. Ale ja się z wami nie ścigam. Moim celem jest przepłynąć na drugą stronę. Chcę zdobyć nagrodę. Nie wystarczy chodzić do szkoły. Celem jest, aby ją ukończyć. Nie wystarczy być ochrzczonym. Celem jest, aby dorosnąć. Nie wystarczy się pobrać. Celem jest, aby być małżeństwem. Rozumiecie? Chcę dokończyć ten maraton, powiedziałem. Nie zależy mi na tym, aby go rozpocząć, ale aby go ukończyć. Więc dalej sobie nuciłem. Paweł, wsiadaj. Zostawcie mnie i pójdźcie dalej. Ale nie możemy tak tu na ciebie czekać. To nie czekajcie, pójdźcie dalej. Ale ty utoniesz z Bogiem. I płynąłem dalej. Dwie godziny później. Kiedy ostatnio się widzieliśmy, byłem gdzieś w połowie jeziora. I to wtedy, po jakichś dwóch, trzech godzinach płynięcia, wszyscy się poddali. W czasie tych dwóch godzin wszyscy już odpoczęli i najedli się. O, wreszcie dotarłeś, Paweł. Mamy tu lemoniadę dla ciebie. Wsiadaj do łódki i wracamy. Sami wsiadajcie. Napiłem się lemoniady i wskoczyłem z powrotem do wody. I znów śpiewałem w myślach. Czyś ty oszalał? Przepłynę z powrotem. Po jakiejś pięciu godzinach dotarłem na miejsce startu. Czemu tylko jeden z nas? Nie dlatego, że byłem umieśniony, nie dlatego, że miałem specjalne przygotowanie, ani dlatego, że byłem sprytniejszy niż oni. Wiecie dlaczego? Byłem skoncentrowany na jednej rzeczy: powoli, ale do przodu. I tu się wykładamy. To tu pięć panien przegrało. Zaczęły dobrze, ale gdzieś w drodze ostygły. Pozwoliło odwrócić swoją uwagę. A ponieważ wciąż chodziły do kościoła, myślały, że są OK. Musicie skupić się na nim. Codziennie musicie stawiać go na pierwszym miejscu. Musicie go pragnąć i uczynić go celem swojego życia. Musi on być sednem Twojego istnienia. Lepiej byłoby dla ciebie umrzeć, stracić pracę, cokolwiek, stracić swoją wolność, niż przeżyć choćby jeden dzień bez Boga. Nieważne, czy mnie zwolnią, kiedy się budzę, najpierw Bóg, potem szkoła, praca i cokolwiek innego. Bóg musi być na pierwszym miejscu. Skup się na tym jednym celu, aby być napełnionym Bogiem. Kończymy, jest późno. Jestem głodny i wypewnie też. Módlmy się. Ojcze w niebie, cóż za przywilej, że chcesz nas wypełnić swoim duchem. Lecz pomimo tego, że wszystkie skarby znajdują się w Tobie, tak wiele razy uchodzi to naszej uwadze. A szatan chce, abyśmy to ignorowali. Prosimy, ojcze, wlej do naszych serc pragnienie Twojej obecności. Tak jak Jeleń pragnie wody, tak abyśmy my pragnęli Ciebie spraw abyśmy codziennie poszukiwali twojej obecności modlili się o twoją obecność spędzali czas na codziennym studium i aby to nie była jakaś rutyna ale żeby ciebie poznać i być napełnionym tobą dałeś nam obietnicę w księdze jeremiasza że jeśli będziemy cię szukać całym swoim sercem znajdziemy cię pozwolisz się nam znaleźć w liście do jakuba obiecałeś że jeśli zbliżymy się do ciebie ty zbliżysz się do nas Pomóż nam ufać Twoim obietnicom i ufać, że jeśli będziemy tak czynić, wypełnisz nas, dasz nam wzrost, użyjesz nas i zbawisz nas. Niech to stanie się odtąd sensem naszego istnienia. Bądź numerem jeden we wszystkim, co robimy. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.